By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Ej, słuchaj, dzisiaj przychodzę, bo odłożyłam sobie pieniążki. Wiecie, z wypłaty, nie? Także tam, no, w każdym razie zostało mi jeszcze z tych odłożonych pieniążków. I teraz słuchajcie, to jest tak naprawdę prezent, nie prezent, co bardziej praktyczne, paczuszka praktyczna. To jest tak zwany pojemnik, krzesełko. To jest pojemnik, który się otwiera. To rybacy zabierają na ryby, bo to można na tym usiąść. To normalnie jest pojemnik pojemnościowy. Tu macie taką. I to się zamyka. Ja zaraz wam pokażę. I to niepojemność, co bardziej wytrzymałość, bo to można na tym siedzieć. To rybacy takie mają. Ja to kupiłam jako pojemnik na ryby. Maksymalnie 130 kg, czyli potężny mężczyzna może na tym usiąść, nic się nie stanie. A ja to kupiłam dlatego, żeby to sobie stało na schodach w zimę, kiedy pada śnieg i jest ślisko. I my sobie z mężem, wiecie, posypujemy solą albo piaskiem. No sól wiadomo, z domu wynosimy, no ale ten piasek zawsze tak sobie stoi, taki jest, no brzydko to wygląda. No i mąż sobie wymyślił, że wiecie, kupimy taki duży pojemnik, jak to stoją przy chodnikach, takie wielkie, zamykane na kłódkę. No okej, tylko po co aż taki duży, jak te zimy coraz są cieplejsze niż chłodniejsze, więc tego śniegu też jest mało i tych schodów śliskich jest na lekarstwo. No i po co taki wielki pojemnik kupować? Więc ja postanowiłam kupić po prostu taki mały, praktyczny, pod kolor zielony sobie będzie stał za filarem na schodach i wsypiemy tu taką ilość piachu, która starczy na całą zimę, wiecie, żeby posypać tylko z tą, tym piaskiem z solą i naprawdę zda rezultat, tak myślę. Więc jest plastikowy, więc się nie zniszczy. No tak uważam, że dobry zakup zrobiłam. No i od tego samego sprzedawcy, zaraz wam pokażę, o, paragon nawet mam. Taborecik kosztował 25 zł. Transport, paczkomat to był 9 zł i pojemników, słuchajcie, pojemniki, zaraz wam powiem, ile ich jest, nie ma tutaj, raz, dwa, trzy, tu raz, trzy, sześć, dziewięć pojemników chyba, bo więcej ich, a nie, zaraz poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, cztery, sześć, no nie widzę, ile tu jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pojemników z dekielkami. Okrągłe, kwadratowe i duże prostokątne. Słuchajcie, ja miałam takie metalowe, aluminiowe, ale one już się trochę wyniszczyły, znaczy nie wiem, gdzieś poginęły te pojemniki, nie wiem, czy Juka gdzieś wyprowadziła. W każdym razie fantastyczna rzecz, czy do pracy coś zabrać, czy kanapki, sałatkę, cokolwiek, żeby do pracy mieć, po prostu nieść. Ja w tych metalowych, aluminiowych nosiłam do pracy. Ale tak jak mówię, ojej, ja je miałam też, jak Julka była mała, roczek czy dwa miała, więc no to dawno temu. No już czas sobie kupić nowe i po prostu mieć. Także dzisiaj paczuszka praktyczna i 55 zł zapłacone. Na długo, długo wystarczy. O, to tego nie kupujemy często, a na pewno się przyda. To wytrzyma na pewno z 3 do 5 lat, na pewno, zim, sezonów. A to nie wiem, dopóki nie popęka, dopóki ktoś nie zniszczy, na pewno też długo wytrzyma. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.